Witam wszystkich. Tematem dzisiejszego filmu będzie dezynfekcja sprzętu pszczelarskiego oraz ramek. Do tego celu mam taki zbiornik ze starej zmywarki. Jest to kwasoodporny nierdzewny zbiornik. Do niego mam wlane 60 litrów wody, 1,5 kg sody kaustycznej, palnik butla z propanbutanem. No i wkładam do tego ramki. Tutaj korpusy już są wydezynfekowane, które będą malowane, rameczki w ten sposób składane. Korzystamy z ciepłej pogody słonecznej i wtedy złożone w ten sposób ramki nie krzywią się, momentalnie wysychają i nic im nie jest. Już są praktycznie suche, bo one w wodzie bardzo szybko się nagrzewają od tej gorącej wody, a później spłukuje je wodą zimną. Muszą być konkretnie wypłukane, żeby pozostałości sobie spłukać. Teraz pokażę może, jak to robię. Przede wszystkim musimy pamiętać o chemicznych rękawicach, ponieważ z sodą kaustyczną nie ma żartów. Zamierzamy ramki na chwilę, żeby się przegotowały. Tutaj ten zbiornik mam poukładany blachami, bo wiatr jest i zmuchuje mi ten płomień, dużo ciepła idzie z trafy. I składujemy je w stosik, tak jak już mówiłem. Jedna na drugiej, jedna na drugiej. I się suszą. To by było na tyle. Żegnam się z Państwem i pozdrawiam wszystkich.